Jarosławem Kalinowskim, czyli 3-3 w wyścigu 11, 37-29 dla drużyny gospodarzy i teraz już wyścig 12, w którym wystartują Mirosław Bermiński w kasku niebieskim, w kasku białym Andrzej Zarzecki, w kasku czerwonym Stevie Scofield i w kasku żółtym Andrzej Kuszcza. Bardzo dobry start Andrzeja Zarzeckiego, dobry też Andrzeja Kuszczy, zielono-różanie na prowadzeniu. Nie może opanować motocykla Andrzej Kuszcza, spada na trzecią pozycję, na drugiej pozycji Mirosław Bermiński. Atak Andrzeja Kuszczy, odparty przez doświadczonego zawodnika, jaki jest Mirosław Bermiński, na prowadzeniu nadal Andrzej Zarzecki. Atak Andrzeja Kuszczy, nie opanował Andrzej Kuszcza motocykla, upadek, sędzia wyścigu nie przerywa, kolejność nadal bez zmian, Andrzej Zarzecki na prowadzeniu, na drugiej pozycji Mirosław Bermiński, na trzeciej Mervin Kutz. Andrzej Kuszcza podniósł się, stoi przy bandzie, nic groźnego mu się nie stało, szkoda, atakował, ale taki jest tor i po prostu nawet doświadczeni zawodnicy mają kłopoty z opanowaniem motocykla. Nadal wszystko bez zmian, prowadzi Zarzecki. Niestety Andrzej Zarzecki ma defekt na prowadzeniu, zjeżdża, defekt, zmiana, jedzie tylko dwóch zawodników wybrzeża, prowadzi Mirosław Berliński przed Mervinem Kutzem. Mirosław Berliński, Mervin Kutz i 5-0 dla drużyny gospodarzy. Pechowy wyścig zielono-różan. Najpierw ataku upadł Andrzej Kuszcza, później teraz mam powtórkę tego upadku. No nie opanował motocykla.